gdy wokół nas niepokój, gdzie się człowiek schronić ma? Gdzie ma pójść, jak nie do matki, która ukojenie nam? Umiłowani w Panu, siostry i bracia. W pierwszych godzinach Nowego Roku Kościół czci świętą Bożą Rodzicielkę. Ale musimy mieć świadomość, że Maryję z Nazaretu nie od razu nazywano Matką Bożą. W pierwszych wiekach wiadomo, że do roku 313 trwał okres prześladowań. W 313 roku cesarz Konstantyn Wielki wydał dekret, w którym chrześcijaństwo stało się religią obowiązującą w całym Imperium Rzymskim. Ale to były czasy rozwoju, kiedy skończył się okres prześladowań, to czasy rozwoju młodego Kościoła. I wtedy powstawało wiele różnych herezji. Taka między innymi jak herezja Nestoriusza. Nestoriusz był patriarchą w Konstantynopolu i on twierdził, że Maryja nie jest Matką Boga, tylko Maryja, jeżeli nawet mówimy o Matce Bożej, Matka Boża, to mówimy to symbolicznie. To znaczy, przykład, że urodziła matka syna, który potem po maturze poszedł do seminarium, został księdzem i potem o tej matce się mówi matka księdza albo matka biskupa. I Nestoriusz twierdził, że to jest ta sama zasada, że Pan Jezus nie był Bogiem, tylko był, urodził się jako człowiek. Maryja urodziła człowieka, a to bóstwo dopiero na tym człowieczeństwie jakby zrodziło się, osiadło. Stał się Bogiem w tym wymiarze, jak zostać księdzem czy biskupem. I kochani, te herezje potępił Sobór w 431 roku, Sobór Efeski. Święty Cyryl z inicjatywy cesarza Teodozjusza zwołał właśnie obrady Soboru, na który przybyło około 200 biskupów i tam właśnie na tym Soborze potępiono herezję Nestoriusza i jednocześnie ogłoszono Marię określeniem Theotokos, to jest greckie słowo, które znaczy Święta Boża Rodzicielka. I Maria daje nam Pana Jezusa i ciągle powtarza nam słowa: uczyńcie wszystko, co wam mówi Syn, przyobleczcie wiarę w czyn. W dzisiejszej Ewangelii, gdy pasterze opowiadali, co im zostało objawione przez anioła o tym dzieciątku, Maryja zachowywała wszystkie te słowa i rozważała je w swoim sercu. I kochani, to zdanie jest dla nas jakby receptą na naszą religijność. Zachować słowa Boże i rozważać je w swoim sercu. To dlatego Maria jest dla nas wzorem modlitwy kontemplacyjnej. Dzięki takiej postawie mogła
później sprostać wszystkim przeciwnościom losu, aż po krzyż swojego Syna. I tak dzisiaj czasem dzieci czy ludzie pytają, dlaczego Matka Boża jest jednocześnie naszą Matką? Czemu my nazywamy ją naszą Matką? Ano z tej racji, że kiedy jej Syn umierał na krzyżu, Matka Boża stała pod krzyżem i Pan Jezus wypowiedział ten słynny testament z krzyża. Synu, oto Matka Twoja, kierując się do świętego Jana. Matko, oto Syn Twój. Synu, oto Matka Twoja. I od tej pory uczeń wziął Maryję do siebie. Co znaczy wziąć Maryję do siebie? To znaczy być, żyć tak jak ona. Dała nam przykład swoim cichym, świętym życiem. I kochani, ten pierwszy dzień nowego roku jest jednocześnie dniem, Światowym Dniem Pokoju. To w 1967 roku, a więc 55 lat temu, papież Paweł VI ustanowił właśnie 1 stycznia Światowym Dniem Pokoju. I kochani, pokój na świecie zaczyna się w domu rodzinnym. Społeczność cieszy się pokojem tam, gdzie jest szacunek dla kobiety i matki. Tak mówił błogosławiony ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Pokój jest tam, gdzie jest szacunek dla kobiety i matki. Pokój światowy jest wypadkową pokoju serc wszystkich ludzi na świecie. I kochani, kim jest kobieta w naszym społeczeństwie? Zastanówmy się, jaka była rola w wcześniejszych wiekach. Kobieta to była tą kapłanką ogniska domowego. Ona rodziła dzieci. Ona kształtowała, wychowywała młode życie i tym życiem kierowała aż do dorosłości. I to jest zadaniem matki, zadaniem kobiety. Dzisiejszy świat próbuje wszystko wymierzać po swojemu i byle tylko głosić coś, co jest wbrew nauce Kościoła czy tradycji naszej, tradycji Kościoła. I dlatego dzisiaj zobaczmy, kobiety już grają w piłkę nożną na stadionach. Gdzie tych kobiet nie ma? We wojsku i tak. Kobiety miejsce jest w domu i rodzić dzieci. Ktoś powie, że jestem zacofany i przestarzały w poglądach. Ale słynna norweska powieściopisarka Sigrid Undset, która żyła na przełomie XIX i XX wieku, zmarła w 1949 roku, laureatka Nagrody Nobla w 1928 roku. Matka kilkorga dzieci plus jeszcze troje dzieci męża z pierwszego małżeństwa.
co ta osoba ma nam do powiedzenia? Osoba znana, wykształcona, o wielkiej kulturze osobistej. Ona mówi tak: macierzyństwo jest rzeczą świętą. Nikt nie zastąpi kobiety w tej funkcji rodzenia dzieci. I to jest, kochani, dla nas przesłanie w tym pierwszym dniu Nowego Roku. Bo Kościół pokazuje nam Marię Matkę. I kobieta stwarza klimat w rodzinie. Od kobiety zależy cały klimat domu. I jeśli kobieta jest rozmodlona, skupiona, ma pokój w sercu, łaskę uświęcającą, to to dobro, które w niej jest, promieniuje na cały dom. Ale jeżeli kobieta używa wszystkich używek, pali papierosy, alkohol, przeklina przy dzieciach, to jaka jest atmosfera takiego domu? I mąż, i dzieci wtedy przeżywają jakiś niesmak, bo kobieta powinna być wzorem dla dzieci. I dlatego, kochani, w tym pierwszym dniu módlmy się za kobiety, żeby były silne. Bo ja, mówiąc to, co powiedziałem, to ja uogólniam, że świat, że tendencje. Owszem, w naszym społeczeństwie jest wiele kobiet mądrych, rozsądnych, statecznych, rozmodlonych, jak chociażby nasze siostry tutaj ze wspólnoty klasztorne. Ale jest jakiś procent takich, które stwarzają wątpliwości, czy one nadają się na matkę i żonę. Matka, która wszystko rozumie, sercem pogarnia każdego z nas. Matka zobaczyć dobro w nas.